Audycję Duży Pokój zapraszają. Kołem Moniuszko i Jędrek Janicki. Co tam, co tam słychać? Wie... A dobrze wiesz. W wielkim e... świecie. Tak? Dla... Święta. Tak, no były święta, były, ale już szczęśliwie po świętach. Tak się mówi, chociaż niektórzy święta widzą jako łącznie z Nowym Rokiem, co nie jest dziwne, bo to jest taka seria. No tak, ale wolnych. wydaje mi się, że będzie nas słychać po nowym roku. Czemu? Tak, wcześniej ten odcinek opublikujemy, to jest ciekawe w ogóle zagadnienie, co teraz się dzieje, takie metafizyczne. Jesteśmy zagubieni w czasie. Nagrywamy przed nowym rokiem, ale nie wiemy, jak się zwracać do słuchaczy, bo nie wiemy, czy odcinek będzie opublikowany po nowym roku, czy przed. No, chyba przed. No to w takim razie tak, 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 tak. Do szczęśliwego nowego roku. Właśnie, to ja się dołączam do życzeń. Takie neutralne światopoglądowo te życzenia szczęśliwego nowego roku. W ogóle nowy rok, taki czas podsumowań. Tak. coś może, pods... może jaką płytę roku wybierzemy, albo coś, a to tak zaskoczki trochę. Zaskoczki ten płytę roku. Ja mam kandydata mocnego i wydaje mi się, że nie przemyślałem tego, ale wydaje mi się, że nie ma mocniejszego kandydata na płytę roku. Mhm. Jako. Proszę bardzo, Ghostin, Nick Cave Ghostin i Betsy. Tak. To jest dobra płyta, chociaż męcząca. Oj, strasznie męcząca. Ja się zgadzam. Nawet może nie tyle męcząca, co taka wyniszczająca psychicznie. Mhm. A ty masz jakąś inną kandydatkę? Możesz się zastanowić chwilę. Um, bon Iver mi się podobał bardzo. Aż nowe. tak? AI? Aj, aj? Czy jak ta płyta tam AI, jak... AI, aj, aj, aj. Podobała aj, aj. mi się. No. no to ciekawe. Wiesz, z Ghosting to jest taki problem, kiedyś chyba gadaliśmy o tym, że tak naprawdę ciężko cokolwiek mądrego o niej powiedzieć, bo trudno o niej mówić bez spadania w jakieś takie patetyczne i podniosłe tony, których ja nie lubię. A jak mhm. opowiesz bez, bez tego, to ona staje się taka ta opowieść o tej płycie niewystarczająca, mam wrażenie. Tak, tak, tak. To jest taka bardzo rozbudowana formalnie płyta, też umówmy się. Tak. Ona jest też bardzo dobra, nawet tak. No, tekstowo, no to jest jedna sprawa, ale muzycznie ona robi wrażenie. To jest takie bardziej balladowe, ale jakiś taki dramatyzm jest w tych baladach nadal. Mhm, tak. Mhm. A Bon Iver, czemu cię tak zachwycił? Bo ja przyznam się szczerze, raz ją przesłuchałem i tak nie wracałem za bardzo. Znaczy ona, jest, ona jest pozornie właśnie taka miałka, taka sobie muzyczka, ale tak. tam, tam się dużo ciekawych rzeczy dzieje. W sensie to po pierwsze gra jako taka muzyczka, uh -huh. a, a po drugie jest tam dużo eksperymentów instrumentalnych i wokalnych, które <grym> mogą być nawet niezauważone, ale rzeczywiście tam są i uh -huh. działają u, u, jako całość. To ciekawe. No ale no, przyznam, że to tak, to nie ma jak ciężaru gatunkowego płyty roku, to mogę się zgodzić z tym. A no właśnie, bo to, zobacz, w podsumowaniach takich typu płyta roku i tak dalej, to zazwyczaj jakiegoś takiego dzieła, nie chcę powiedzieć epickiego, ale coś takiego no tak, nie ale coś takiego monumentalnego. Tak, że... tak żeby to się jakoś tam zapisało w że to historii też zmienia życie w ogóle jak tak. posłuchasz. no nie to... jest trochę taką płytą która może zmienić życie jak posłuchasz tak tak Bon Iver zdecydowanie nie a to może dobrze bo jak ktoś ma szczęśliwe życie to po co je zmieniać z tym że tak no w tym roku szczerze mówiąc najwięcej co się zmieniło muzycznie to tego Nurtu e post-punk revival tak zwanego, słuchałem bardzo dużo, i, i to by był taki zbiorowy bohater. Ale to mówisz o tych swoich muzyczne. takich prywatnych. Tak. Mhm. Uh -huh. W sensie tam wiesz, The Strokes, no Arctic Monkeys też. Pary tam innych rzeczy brytyjskich. Ale to raczej nie płyty, które wyszły w tym roku, bo mi się wydaje, nie, że od, nie, nie, od paru absolutnie. lat ten nurt już jakoś nie wypluwa z siebie takich rzeczy naprawdę ciekawych. No, niestety. Niestety, tak. Ale tak. niestety. No, no tak to jest. Średni czas życia jakiegoś nurtu to chyba to i tak było dosyć długie. Nie, nie? no bo to chyba Próba trzeba gdzieś liczyć gdzieś tam, myślę, z 7 lat tak naprawdę to się w miarę trzymało. Mm -hmm. Gdzieś tak do 2010 fajne rzeczy wychodziły nawet trochę dalej. Tak, ale no w każdym razie byłem zafascynowany tymi zespołami akurat. Tak, i, i, b, ta płyta, jak ona się nazywała Interpolu, ona jest znakomita. O właśnie, Interpol to wielki odkrycie. Tak, ta, ta płyta Interpolu jest znakomita, oczywiście zapomniałem tytułu, wybaczysz. Pierwsza? Tak. Turn of the bright light. O właśnie, o to mi chodziło, dziękuję bardzo. A ja bym chciał wyróżnić, jak już przy tym jesteśmy, ja nie słuchałem tak dużo tego jak ty, ale strasznie mi się spodobała, strasznie spodobała, no ale powiedzmy, że już to zostawimy. Płyta Young for Eternity zespołu Subways. Zespołu mm -hmm, Subways, ten... który, który zawsze skojarzony jest kojarzony z tam z jednym przebojem Rock and Queen, takim no, fajnym utworem, ale takim no, młodzieńczo punkowym Natomiast ta płyta jest przemieszaniem właśnie tego typu takiej stylistyki, nie? Takiej mocno punkowej, z takimi ogniskowymi wręcz balladkami. Mi się bardzo podoba ta płyta, szczerze mówiąc. I pierwszy raz w tym roku jej posłuchałem tak całościowo. Dla mnie też The, The Libertines to było duże odkrycie. Wcześniej nie słuchałem tego. Tak, nie słuchałeś Libertines. A Libertines mnie jakoś nigdy bardzo tak nie przekonywało, szczerze mówiąc. No bo to znowu jest taka muzyczka trochę. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Tutaj jeszcze są dwa zespoły, o których można powiedzieć, trochę z takiego, jakby jakby to ująć, z tego nurtu, ale grające trochę bardziej muzykę rockową, ostrzejszą, powiedzmy coś takiego. I tutaj taką płytą, której, do której ja wróciłem w tym roku, i słuchałem lat temu, wcześniej z 15, mam wrażenie, jest płyta Lag of Communication zespołu Fond Bondies. I tutaj to już jest takie trochę ostrzejsze granie, nie? Trochę bardziej garażowe, trochę bardziej rock alternatywnego, ale tam też pobrzmiewa coś, coś, coś właśnie z tej, tej, tego, jak ty nazywasz to? Punk Rock Revival? Post, post, -punk, post -punk, punk Revival. tak. Bo czy to Punk Rock Revival, to nie wiem. Post Punk Revival. Tutaj może bardziej jest samego Punk Revival, ale tego post-punka też jest trochę w tym graniu. Von Bondis. Jack White ją wyprodukował. Mhm. Jakby ktoś nie wiedział, bo ty na pewno wiesz. Nie wiedziałem. Nie wiedziałeś? No. Skąd miałem wiedzieć? Nie wiem, ale nie stanowiło to zaskoczenia. W każdym razie. Tak, ja w, w podsumowania zawsze dobrze. Jeszcze nieumiarkowanie płyta Boże króla. A była bardzo dobra płyta. To bardzo, tak, bardzo dobra płyta i, i też często do niej wracam. Hmm. Mhm. Czy jeszcze byś chciał jakoś podsumować ten rok? Jak już tak? Coś zastanawiam się, co jeszcze było ciekawego. Muzycznie? Tak. No, wiesz. Nic mi nie przychodzi do głowy aktualnie. Samotny człowiek w środku dnia. Było też parę dobrych rzeczy, takich bardziej jazzowych, ale nie wiem, czy o tym jest sens mówić. A możesz powiedzieć jak coś. Mogę powiedzieć o płycie. Mogę powiedzieć o płycie. No ona w sumie nie jest taka do końca jazzowa. Ona bardziej wychodzi trochę nawet w poezję śpiewaną, ale spokojnie, nie należy się załamywać, bo poezja śpiewana mi przynajmniej zazwyczaj kojarzy się ze straszliwymi nudami. Tutaj płyta zespołu Brzoska, Marciniak, Markiewicz. Płyta się nazywa Wpław, ładny tytuł, mhm. a pierwsza płyta tego trio się nazywa Brodzenie, więc taki jakiś tutaj wątek poruszania się w wodzie panowie właśnie poruszają. I tam jest bardzo fajne granie, takie oszczędne, dość transowy podkład, ale nieprosty i nieoczywisty, co jest często zarzutem wobec muzyki takiej pod znaku poezji śpiewanej. No i te teksty są fajne, one też są właśnie nieoczywiste, czasami dość mocno brutalne, ale jakiś taki, wiesz, rodzaj skojarzeniowości ciekawej budują, więc też bym wyróżnił tę płytę na pewno. Żeby nie było, że jazzowe same. A ty coś znalazłeś, jak podejrzewam. W międzyczasie. Nie, nie, nie. Nie jakoś. No Właśnie jakoś nie znalazłem. Właśnie jakoś nie znalazłem. Był, tako ta chemingway nowy był. O. No był. I, I fajny. Fajny. Jak na ostatnie dokonania tako Hemingwaya, to to zdecydowanie najlepsza była płyta od lat. Tak, widzisz. A to, tutaj to środowisko jest podzielone, jeżeli chodzi o tę płytę. Tak? Tak. Nie wszyscy są tak euforycznie nastawieni do niej. Ja bym swojego nastawienia też euforycznym, może niekoniecznie nazwał. No ale raczej pozytywnym niż raczej negatywnym na pewno. Tak, raczej pozytywnym niż raczej negatywnym. Że tak powiem. No widzisz, widzisz. Ciekawe. U mnie na przykład koniec roku, jeszcze przed przejściem do tematu zasadniczego, to jest zawsze jakaś próba nadrabiania zaległości książkowych. Ci, mm -hmm. i, I ten okres świąteczny jakoś ku temu sprzyja bardzo mocno i, i rzucam się na to wszystko, co chciałem przeczytać w ciągu roku, a czego nie przeczytałem, czyli zdecydowaną większość. A przepraszam tak zadam ci pytanie trochę prywatne mogę. Mm -hmm. Jak jest zbyt prywatne, nie musisz od odpowiadać. Czy, czy też dostałeś pod choinkę, że tak powiem, jako prezent książkę Olgi Tokarczuk? <laughs> nie. Ale zakupiłem książki Olgi Tokarczuk swego czasu mm -hmm. dość niedawno. Mm -hmm. Ale niestety nie ruszyłem ich jeszcze. Ja dostałem właśnie jako prezent y, księgi jakubowe. No, mhm. na razie jeszcze czekają na swój, na swój czas. Nie, bo to ciekawe, bo z wieloma osobami, z którymi rozmawiam, mam wrażenie, że tak, około 65% tych osób, z którymi rozmawiam obecnie, czyli około 10 osób, to właśnie dostało książkę Olgi Tokarczuk na święta. Ale to w sumie dobrze. Pewnie. Znaczy, po pierwsze, dobrze dla artystki, bo będzie coś miała z tego. Jasne. Po drugie, dobrze dla tych osób, mam wrażenie. No właśnie, bo to na pewno nie są złe książki. No. Nie, no to wiesz, no. Nie, niezależni eksperci uznali, że są całkiem niezłe, więc. Tak, Nagroda Nobla nie jest jakimś wyznacznikiem tego, że to od razu są arcydzieła. Byli autorzy przeciętni, no mam tak, wrażenie, no, którzy ale... dostawali, ale na pewno to jest porządny poziom, to absolutnie się zgadzam tutaj. No właśnie, właśnie. Zdecydowanie jakby można być pewnym, że czytając książkę laureata Nagrody Nobla, to może nie będzie książka, która zmieni twojego życia, ale będzie to dobra literatura, mam wrażenie, mimo mhm. wszystko. Tak, tak mi się też właśnie wydaje, w tą stronę bym szedł. Tak, też idę w tę stronę. Mogę ci się podzielić jeszcze moim przemyśleniem takim świątecznym, to była dość smutna konstatacja, podsumowanie 2019 roku. Mhm. No jak wiesz, ja od czasu do czasu gram w zakładach bukmacherskich. No, tak. Ostatnio, ostatnio dużo, dużo mniej. I w 2019 roku postawiłem 13 zakładów. Dobrze. To nie jest jakoś dużo. Kwoty są niewielkie, naprawdę. więc 5-10 zł. Mhm. No i nie wygrałem żadnego. O, no to jest przykre. To jest przykre. Ja, ja ostatnio zdrapki kupuję, trochę ich kupuję. Mhm. No, zdarza mi się wygrać. Tak. To, 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 to akurat jest szczęśliwe. Bardzo się cieszę. Znaczy, oczywiście więcej przegrałem niż wygrałem, ale to nie są jakieś takie porażające. te To dobrze. Raz wygrałem 50 zł. To dobrze. sporo całkiem. A taka zdrabka jedna ile kosztuje? No ja takie za 5 zł kupuję. A ile ich kupiłeś? W, no wtedy nie wiem, ze dwie je kupiłem. A, no to na plusie byłeś w niezłym. A jaka jest maksymalna tak. wygrana w tych zdrabkach? No nie wiem, tam rzędu 100 tysięcy czy coś A Nie, no to Porządnie całkiem myślałem, że to jest właśnie 50-100 zł. No nie, nie, to był dopiero szósty stopień wygranej chyba. Ale jeszcze, a propos tych zakładów bukmacherskich, powiem ci, że wziąłem się na sposób, jak to się ładnie mówi po staropolsku. I gdy jakieś, to się sprawdziło ostatnimi czasy bardzo ja, mocno. Ja nie wiem, ale wydaje mi się, że w ten sposób może nie działać. Ale on zadziałał. On ostatnio zadziałał, bo ja jestem kibicem, nie wiem czy wiesz o tym, nie jakimś fanatycznym, ale dość dużym drużyny Wolverhampton Wanderers. Mhm. Wiedziałeś o tym? Wiedziałeś chyba. I ta drużyna ostatnio grała mecz z Manchesterem City. I wiesz co zrobiłem? Jako zaklinając rzeczywistość postawiłeś na Wolverhampton? Nie, postawiłem na Manchester City, będąc pewnym, że jeżeli stawiam, to wtedy aha, przegrywam no tak. zakład. No i Wolverhampton wygrało 3-2, co aha, było sensacją. No św św świetna metoda. <grym> Prawda? Zostało mi jeszcze 10 zł, to może postawię na Kamila Stocha, na Puchar Świata na przykład. Albo coś takiego. Nie wiem, aha. No. Żeby A nie, czekaj, to na, na Krafta muszę postawić, żeby przegrał dobrze i żeby Stok wygrał wtedy. Ale to nie tak naprawdę. No właśnie, Kraft może przegrać, tak, a Stoch może nie tak, wygrać. Tak, jakiś Kobayashi wygra. Mówię jakiś Kobayashi, nie dlatego, że to jest, wiesz, złośliwość, tylko dlatego, że jest dwóch Kobayashi. <grym> Możesz postawić na wszystkich poza... Stochem. Tak. To wtedy pewnie jak. No dobrze. Miłe ten okres jest, świąteczny, międzyświąteczny. Tak, czas podsumowań. Czas podsumowania też to takiego łapania dystansu trochę. Ja to zawsze lubię. Patrzysz tak na to swoje życie, trochę z boku wtedy. No, ale przyjemnie, mhm. zawsze do jakichś wniosków można dojść. Trochę ambitniejszych niż takie wnioski codzienne. Czy chcę, jest coś, o czym byś chciał opowiedzieć teraz? Bo jeżeli chcesz się wstrzymać od głosu, bo przewiduje duży pokój taką możliwość wstrzymania się od głosu, a twoja reakcja troszeczkę na to wskazywała, to ja mogę o czymś opowiedzieć takim konkretniejszym nieco. Dobrze, to zapraszam. Dziękuję bardzo. Ja chciałem opowiedzieć o książce, no, tak jak mówiłem, czas nadrabiania strat. Natomiast ksi mhm. książka nie jest nowa, ona ukazała się we Francji po raz pierwszy uf, chyba w 98 roku albo w 2001, nie pamiętam okay. nigdy. No, kilkanaście lat temu to jest książka Cząstki elementarne, okay. autorem jest Michel Welbeck sprawdzałem okay. przed odcinkiem, jak należy wymawiać jego nazwisko i ponoć właśnie Już tak. Mówiłem, że tak, to mi nie wierzyłeś. Nie wierzyłem ci, bo myślałem, że sobie ze mnie dworujesz. Bo ty często sobie ze mnie dworujesz. Nieprawda. Michel, tak Michel Welbeck i tu może chociaż raz powstrzymajmy się od żartów, że jest taki angielski piłkarz, też... Wellbeck. W każdym razie, Michel mm -hmm. Welbeck to jest, jak już mówiłem, książka Cząstki Elementarne to jest druga książka tego autora. No i ona wywołała dość duże poruszenie we Francji takie, nawet bym powiedział, obyczajowe. I też ona nie została wybrana, nie dostała takiej prestiżowej nagrody francuskiej, konkurtów, o ile dobrze pamiętam. I to też się spotkało z dość mocną reakcją, że tej książce absolutnie się należała ta nagroda. No i jak to się stało, że ona nie dostała tej nagrody? To jest kwestia absolutnie drugorzędna. To może ja opowiem Fabułę najpierw, co sądzisz o takim rozwiązaniu. No dobrze, dobrze, to jest dobry pomysł. Tak się zastanawiałem, że w sumie opowiadając o książkach, powinno się opowiedzieć najpierw Fabułę. Potem coś o stylu pisarza, a potem o jakimś znaczeniu tej książki. No jest jakiś trop, ale to chyba nie jest takie konieczne, żeby w tą kolejność. No ale chyba fabuła pierwsza musi być w każdym razie. Okej, okay, tak Tak się zastanawiam. Ciekawe, czy do filmu to też by się odnosiło. Chyba też. Mniejsza z tym. Mamy historię dwóch braci: Michela i Brunona. To są bracia przyrodni mają tę samą matkę. Michel jest y, naukowcem, takim dość cenionym naukowcem. No, u Welbecka często mamy naukowców. On jest y, biologiem molekularnym i to nie jest takim biologiem molekularnym robiącym taką lokalną karierę, tylko człowiekiem, który jak się okazuje na koniec książki, no ta jego kariera jest ogólnoświatowa, można powiedzieć. On jest bardzo zauważony w środowisku. Jego pomysł, on pracuje nad... Y, jakimiś mutacjami kodu genetycznego, chcąc jakby wprowadzić stabilność w tym kodzie genetycznym, żeby jakiś tam zachwiań w nim nie było. Na takiej zasadzie to działa. No i to jest światowej klasy e, biologiem molekularnym. I co ważne, o zacięciu takim filozoficznym, co jak podkreśla Wellbeck ustami Michela, mam wrażenie, to zacięcie filozoficzne na pewnym poziomie takiej refleksji czysto naukowej, na przykład jeżeli chodzi o biologię czy fizykę, jest według autora niezbędne, żeby zrobić jakiś, wiesz, postęp, taki dziejowy, powiedzmy. No, jestem w stanie się z tym zgodzić. Natomiast drugi z tych braci, i ten Michel wiedzie życie, ciężko powiedzieć, czy szczęśliwe, samotne. On się spotyka głównie tylko z innymi naukowcami. Wydaje się, że swoją dawną, pierwszą miłość utracił. No i powiedzmy, że. A jeżeli chodzi o miłość, to on tymi tematami się nie zajmuje zbytnio. One go nie poruszają. Natomiast Brunon jest jego swego rodzaju przeciwieństwem. Jest człowiekiem bardzo sfrustrowanym w życiu. Dopadł go taki typowy kryzys 40-latka, można powiedzieć. Chociaż to jest ciekawe, bo Wellbeck ukazuje kryzys 40-latka trochę odwrotnie, niż to jest w kulturze, zapamiętam, pokazane. Bo w kulturze to jest często. I w społeczeństwie takie osoby są wykpiwane w jakiś sposób, nie? Przeżywają taki kryzys. Natomiast tutaj to jest przedstawione jakiś rodzaj chęci do życia mimo wszystko. Mimo, że ciało się starzeje, coraz jakieś większe trudności się pojawiają, to Welbeck dostrzega w tym jakąś właśnie taką, ten pęd do życia, mimo wszystko, przeciwko wszystkim wiesz, barierom, w takim kryzysie 40-latka. I ten Bruno jest o, o, o seksoholikiem, można powiedzieć. Okay. jakby jego życie sprowadza się do poszukiwań przygód erotycznych z jednej strony. I to jest jakaś, nie wiem, zdecydowana większość jego aktywności na tym, a z drugiej na czytaniu literatury. Zazwyczaj na literaturze takiej, no, można powiedzieć, egzystencjalistycznej się skupia. Tam kawka tak dalej. Jest też nauczycielem liceum. No i to jego życie jest bardzo nieszczęśliwe. Wydaje się, że w pewien sposób znajduje trochę ukojenia, gdy jakby. Dołącza do takiej grupy swingersów, można powiedzieć, i jakoś te swoje rządze erotyczne jest w stanie zaspokoić. On tam się też przetoczył przez taką komunę powiedzmy, wiesz, rok 68 we Francji, bo to jest to pokolenie, New Age te rzeczy, to, to taki, poszukiwał tego rozpasania seksualnego, można nawet tak to nazwać. Mhm. I to jest, jakby te, te ich losy się wzajemnie przeplatają, chociaż nie jakoś bardzo, nie, oni mają ze sobą taki kontakt. Niezły, nie jakiś genialny, ale niezły. Nie? Jak to przyrodni bracia, powiedzmy. Czasami ze sobą gadają, spędzają czasami trochę więcej czasu. Styl Welbecka, on jest taki, no jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie. On nie jest genialny, nie? jeżeli chodzi o styl, ale to jest bardzo sprawnie poprowadzone. Ta książka jest ciekawa o tyle, że tutaj masz mieszankę takiej suchej narracji, opowieści o tych dwóch braciach. Dużo w tym jest eseistyki, dużo w tym jest czegoś z takiego rodzaju rozprawy filozoficznej, a nawet są pojedyncze fragmenty, które mogłyby się znaleźć w jakiejś literaturze popularno-naukowej. Są długie pasusy dajmy na to traktujące o fizyce, o biologii molekularnej. No i ciężko mi się było przez nie przerzeć, bo nie jestem tutaj fachowcem żadnym. Ale wiesz, to zestawienie takich trzech stylistyk, raz esej, raz rozprawa filozoficzna, raz zwykła narracja, to daje dość ciekawy efekt, mam wrażenie. Sam fragmenty bardziej emocjonalne ale Wellbeck, nie wiem, czy celowo, czy niecelowo, jakoś z takich nadwyraz emocjonalnych fragmentów rezygnuje po prostu. Może nie czuje się w tym komfortowo, a może nie uznaje tego za stosowne. I wiesz co? To jest ciekawa w ogóle perspektywa tej książki, bo tu jest przyjęta perspektywa, mam wrażenie, mocno filozoficzna, ale zaraz powiem, dlaczego filozoficzna, bo zwłaszcza Michel, ten biolog, ten naukowiec, ale Brunon też, oni starają się poszukiwać w życiu czegoś Ogólnego i pewnego. To chyba, wydaje mi się, jest jakiś tam jedno z pierwszych celów, jakie filozofia sobie stawiała: znalezienie tego czegoś ogólnego i pewnego. No i tu jest postawiona taka teza, wprost, nie wprost, ciężko powiedzieć, że taką próbą znalezienia czegoś pewnego początkowo było chrześcijaństwo, no bo ono dawało jakieś pewne rozwiązania, na pewno. Później może była ta rewolucja naukowa i wyniki naukowe, tak, które też nam się wydawało, że, że one przynoszą jakąś pewność, wtedy, gdy odrzuciliśmy już w jakiś sposób jako społeczeństwo, nie mówię jako jednostki chrześcijaństwo. No, ale okazuje się, że te wyniki naukowe i nawet podstawy, na których opiera się fizyka czy, czy biologia, one też nie są koniecznie w 100% zdeterminowane i pewne. Więc jakby w kontrze do tego pojawia się Bruno, nie? osoba, która też w jakiś sposób tej pewności poszukuje, ale ona poszukuje tej pewności właśnie w tym takim, jak to powiedziałem, rozpasanym życiu erotycznym, że ta seksualność daje jakąś pewność właśnie. Coś. Ci... Takie odwołanie do natury można powiedzieć. Coś takiego, tak, takie odwołanie do natury. Tylko widzisz tutaj tak, 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 tak bym to powiedział. I to jest też ciekawa koncepcja, bo ona z jednej strony wydaje się trochę absurdalna, no bo przecież ta seksualność mija nie? I, 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 i ciało się starzeje. Nawet na takim poziomie mm -hmm. biologicznym i nie możemy zaspokajać swoich rząd. Natomiast to odwołanie do natury, o którym ty mówisz, ono wydaje się, że trwa niezależnie od nas. Może nie wiecznie, ale niezależnie od nas. Czyli nawet jak my w tym nie będziemy uczestniczyć, to ono w jakiś sposób będzie i tak. nie, Coś takiego. Mm. Wiesz, I tutaj też jest trochę odniesień do tej pewności yy, przez moralność, filozofię moralności Kanta. No, też jakby poszukiwał takich reguł, no, powiedzmy, reguł maksym, funkcjonujących niezależnie od jakichś tam, wiesz, naszych widzimisię i tak dalej, które by nam mówiły, mm. w jaki sposób powinniśmy żyć. Ja bardzo lubię tak. Kanta. Yy, tak, Wiesz, tak. I wiesz, i stąd chyba jest też ten tytuł cząstki elementarne, bo z tego, co się orientuję, to jest też jakieś poszuki to jest jakieś takie konstrukcja chyba nawet modelowa, postulująca może próbę znalezienia jakichś cząstek w świecie, które pozostają niepodzielne dalej, tak? To jest chyba niemożliwe jakby fizycznie w jakiś sposób do osiągnięcia, żeby znaleźć takie cząstki, które są niepodzielne, ale ich założenie jest niezbędne, tak? Żeby budować jakąkolwiek teorię. Czyli te cząstki elementarne są takim najbardziej ogólnym, podstawowym i pewnym tutaj, 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 wiesz, elementem. tu jest... No tak, i wydaje się, że te mhm. działania naukowe trochę prowadzą właśnie do znalezienia tych cząstek elementarnych, bo już jakby, no po pierwsze w filozofii to rzeczywiście ta koncepcja też się starożytnej tej tak, tak. E, mhm. się pojawiała tak. dość mocno, a przy tym, jeśli chodzi o te atomy i różne takie rzeczy, to też jest dość popularna koncepcja. Tak, i zauważ, jak to jest naukowe. mocno zakorzenione w kulturze, bo tak naprawdę pierwsze koncepcje filozoficzne, to, to masz w 100% rację. To one się odwoływały do znalezienia właśnie takiej cząstki elementarnej, to był ogień, woda, tam powietrze, wszystko jedno co nie, które by po, pokazywało nam, jak wszechświat jest zbudowany. Tak. To, jest, to, jest, to, jest, to jest prawda. W tej książce cząstki elementarne jest trochę takiego egzystencjalizmu, ale nie za dużo, takiego spod znaku Pascala bardziej, nie? że świat jest uzbrojony, w pełni uzbrojony, żeby nas zabić w jakiś sposób. To jest mniej więcej taka perspektywa. Tak to wygląda. I wydaje się, że tutaj taka jest moja teza. Wydaje mi się, że te prace Michela, te nad klonowaniem człowieka nawet, one są, jakby, one są jakby próbą osiągnięcia tej pewności. Bo patrz, jakby się zastanowić nad czymś takim, jakby te wszystkie ustroje, antyutopie tak zwane, opisywane czy to przez Huxleya w Nowym Wspaniałym Świecie na przykład, to one są przedstawiane w jakoś w odbiorze bardzo pesymistycznym, tak? Że to jest odebranie mhm. człowieczeństwa. Natomiast z drugiej strony jakby na to spojrzeć, jako eksperyment proponuję, to, to jest osiągnięcie tej pewności i stałości, tak? że człowiek będzie się reprodukował w taki sposób, nie będzie odczuwał takich empirycznych i będzie takim trochę zaprogramowanym robotem. To będzie ogólne i pewne, nie? to będzie stałe i ta stałość będzie wprowadzona w życiu wtedy. Także tu jest, wydaje mi się, pewna rozbieżność między takimi pragnieniami człowieka, a tymi jego podstawowymi na przykład założeniami filozoficznymi, tymi próbami poszukiwania jakiegoś Pewności i stałości, nie? że jak to osiągniemy, to to życie będzie równie nieszczęśliwe dla nas? Nie masz takiego wrażenia czasami? Znaczy, nie wiem, czy nie jest tak, że człowiek jakby poszukuje pewnej części tej, tej stałości, a, a, a reszta już tak niekoniecznie. To znaczy, lubimy mieć elementy stałe. Mhm. Ale tyl, tylko elementy. No właśnie, właśnie. Ale i, i chyba problemem jest to, że nie jesteśmy w stanie znaleźć tych elementów stałych, nie? Nawet. Bo co znajdziemy sobie jakiś element stały na jakiejś podstawie, czy to wiedzy naukowej, czy na przykład wiary głębokiej, no bo to też da jakiś element stały, to przychodzą kolejne pokolenia, które w jakiś sposób to odrzucają i zmieniają. No tak, tak to, to prawda. Tak, 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 chyba jest. I wiesz, co jest fajne z Wellbeckiem i z tą książką, Cząstki Elementarne, ale ogólnie z Wellbeckiem? Ja to bardzo lubię mm. u niego. Że jego nie da się wpisać i czytać poprzez żadną ideologię, poprzez żadną stronę narracji politycznej, wiesz, ani filozoficznej. No tak, to, to, to jest akurat autor, który jest brany przez wszystkie strony narracji polityczno-społecznej. Tak. To znaczy... Każdy się nim posługuje. W każdy w się nim sposób. posługuje, tak, tak, to jest prawda i to jest ciekawe. I z jednej strony każdy się nim posługuje, a z drugiej strony każdy go atakuje też w niektórych fragmentach. Mhm. Mi się wydaje, że to jest jego siła, nie? Znaczy, że nie, nie mówię, że to jest niezbędne, bo można się opowiedzieć po której stronie jak najbardziej, czy to filozoficznej, czy społecznej, czy politycznej, ale Welbeck tego nie robi, on ucieka od tego jak może. Nawet go nie można nazwać jakimś takim nihilistą porządnym. No bo on jednak... Porządny? Nie. nie, on absolutnie nie jest... Coś tam próbuje, ale... Nie próbuje, ale nie, nie nie jest porządnym nihilistą. Zaraz mu wychodzi, że jakaś tam miłość może jest rozwiązaniem tych wszystkich problemów. Co to za nihilizm w ogóle, nie? Hmm. Autor zresztą się przyznaje do, do tego, że jedyny izm, jak to on mówi, który go po, pociąga, to jest romantyzm. Mhm. Bardzo... No to tak, co ciekawe akurat. Do czego ciekawe? No, bo takie archaiczne dosyć, nie? Tak, archaiczne dosyć, to prawda. I w, i w ogóle, jakby, jakby wywiady z nim poczytać, on od czasu do czasu jest taki archaiczny. I ta jego wiara w romantyzm i tak mimo wszystko pobrzmiewająca wiara, jakoś taką miłość zwyczajną, to jest dość archaiczne, nie? Ale co ciekawe, to jakoś jest w stanie się ostać przez tyle lat krytyki Wellbeka, nie? W każdym razie ja tę książkę Cząstki Elementarne polecam, chociaż ona bywa obrzydliwa. Okay. Bo, te, bo te opisy. tych ekscesów seksualnych, tak, ekscesów seksualnych one bywają, no bywają niesmaczne na granicy tego dobrego smaku, przynajmniej mam wrażenie, czasami. I dodaję do tego, że one są takie silnie zbiologizowane, że tam nie jest jakby mowa do końca o jakimś uczuciu rodzącym się między tymi osobami, chociaż też w jakimś zakresie to jest. Natomiast jest taki mm. bardziej biologiczny, czysto biologiczny opis. Widzisz, święta się, taki, nie się takimi zajmować rzeczami. No właśnie nie, nie, nie. wiem, co ty robiłeś w te święta. No czytałem Welbeka. Poszukiwałem ogólności i pewności. Ja to robię od paru lat życia. Cząstek elementarnych. Cząstek elementarnych. Bardzo chciałbym je znaleźć. No dobra, wiesz co, ja mam taką propozycję. Tak. Żebyśmy skończyli dzisiaj. Tak, taka propozycja. Tak. Ja, mi się podoba ta propozycja. Możemy, po, poczekaj jeszcze, bo w związku z tym, że przed świętami, przed, przed nowym rokiem, możemy pokusić się o jakieś życzenia dla słuchaczy naszych. Dobrze, to do, zapraszam. Ja mam się pokusić, tak? Tak. Ja bym chciał życzyć takim tradycyjnym zwyczajem wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dobrze, ja się dołączę. Nie, ale wiesz co, ja ci powiem, że to jest to najfajniejsze życzenia, jakie można dostać. Bo jak... Bo, bo, bo inny, ja teraz ci powiem czemu, bo w inny sposób, przy świętach się też nad tym zastanawiałem, w inny sposób narzucasz już, czego ta osoba poszukuje, nie? Miłości, szczęścia, tam pieniędzy i tak dalej. A tutaj po prostu zostawiasz, że wszystko to, co ona chce osiągnąć w tym nowym roku, żeby się udało, nie? I to jest takie bardzo humanitarne życzenia. Może trochę oschłe, ale takie prawdziwe. To prawda, że humanitarne tak, tak. Dobrze, dobrze. Dobrze. Także się dołączam. Bardzo miło. I, I dziękujemy. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.